Rezygnacja Ewy Sidorek z pracy w suwalskim ratuszu na stanowisku zastępcy prezydenta wygląda na nieuniknioną. Dzisiaj w obecności dziennikarzy wiceprezydent Ewa Sidorek wygłosiła takie oświadczenie. Pewien etap kończy się w moim życiu. Etap, myślę, że bardzo też owocny, pracy skierowanej przede wszystkim na mieszkańców Suwałk, na wszystkich mieszkańców Suwałk, bez wyjątku. Pracy, która przynosiła mi i przynosi nadal mnóstwo też satysfakcji, wiele doświadczeń, tych łatwych, ale też i trudnych. Ale oceniam, że jest to też czas, który pozwolił mi zweryfikować mój sposób patrzenia na to, co chcę robić w życiu, na ścieżkę zawodową i w związku z tym ta decyzja, którą podjęłam, jest to decyzja przemyślana, jest to decyzja, która mam nadzieję otwiera przede mną kolejny etap życia. Nowe wyzwania, nowe plany zawodowe. W dalszej części spotkania padły słowa podziękowania. Właśnie chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, wszystkim, z którymi zderzyłam się, z którymi współpracowałam, z tymi, których poznałam i tych, którzy mijali mnie na ulicy, bardzo często kierowali do mnie gesty wielkiej serdeczności i przyjaźni. Wiceprezydent Sidorek nie zapomniała również o swoich przeciwnikach. Ale też, Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za tym, których zidentyfikowałam, no i tych, których antagonistów, których nie jestem w stanie zidentyfikować, za te kamienie, które też były kierowane, które też były rzucane, ale takie jest życie i ja absolutnie z tym nigdy nie walczyłam i wiem, że jest to wpisane w życie każdego człowieka. I tak sobie myślę, że z tych kamieni to po prostu zbuduję sobie schody. Schody, które pozwolą mi też wspinać się i realizować nowe cele, które będę stawiała sobie. I myślę, że będą te schody, które spowodują, że będę wzmocniona, silniejsza i będę żyć dalej. Pytana o konkretne powody swojej decyzji, Ewa Sidorek poinformowała, że nie ma jednego powodu jakiegoś, który spektakularnie by spowodował, że rzeczywiście ta decyzja zapadła. Ona nie zapadła z dnia na dzień. Przez wiele ostatnich miesięcy weryfikowałam to, co chciałabym robić przez kolejne, no jeszcze około 10 lat, jeżeli nie zmieni się system emerytalny, zostało mi pracy i w związku z tym po tej analizie różnych za i przeciw, wszystkich czynników, stwierdziłam, że politykiem nie jestem i politykiem nie chcę być. To jest czas, który ponad te 5 lat, który naprawdę pozwoli mi też zweryfikować to, co chciałabym w życiu robić, to, co robię z wielką pasją, chociaż nie wiem, czy to wada, czy to zaleta, zależy, kto by to powiedział, bo pewnie rodzina moja twierdzi, że to jest wada, że człowiek zatraca się w pracy, że jest pracoholikiem, a z drugiej strony, jak nas pytają, co dla nas jest największą wartością, to mówimy, że rodzina, a jak przeanalizuję, ile czasu poświęcam rodzinie, ile pracy, no to ta proporcja okazuje się, że jednak pracy więcej i w związku z tym jeden z czynników, też kwestie i zdrowotne, i pracy, i zadań, które realizuję, wielości zadań, z pewnością nie ma, tak jak powiedziałam, jednego jakiegoś czynnika spektakularnego. To wszystko złożyło się na to, że już naprawdę dłuższy czas temu rozmawiałam z panem prezydentem i informowałam o swoich planach, a ponad miesiąc temu, około miesiąca temu na piśmie złożyłam swoją rezygnację po to, żeby też i pan prezydent wiedział, że ta decyzja jest przemyślana i mam nadzieję, że nowy mój etap zawodowy będzie rzeczywiście też pełen nowych doświadczeń i wyzwań. Ewa Sidorek zaprzeczyła przypuszczeniom, że to sprawa niań czy wynagrodzeń za nauczycielskie nadgodziny w czasie zdalnej nauki przesądziły sprawę jej rezygnacji. Jak wskazała, cały okres jej pracy na stanowisku zastępcy prezydenta był niełatwy i wyczerpujący. Oświata nigdy nie była polem stabilnym. Jest ciągła zmiana. A zmian było wiele. Na początku pracy w ratuszu duży konflikt w jednej ze szkół, potem reforma oświaty, szereg innych zdarzeń, aż to ostatnie. Koronawirus spowodował, że może liczyliśmy, że jakaś refleksja pojawi się wśród ludzi, przywartościowanie, a na razie jest tylko
kryzys, który się pogłębia emocjami, a ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o oświacie, to ten kryzys jeszcze będzie trudniejszy we wrześniu, bo dzieci wrócą z różnych domów, z różnych środowisk i nie do szkół, jeżeli wrócą we wrześniu. Życzyłabym tego i nauczycielom, rodzinom i dzieciom, żeby wróciły. Jeżeli te dzieci wrócą, nie oszukujmy się, po nauczaniu zdalnym, które zupełnie nie było przygotowane w naszym systemie, z ogromnymi brakami i też pewnie z emocjami, których nie doświadczali i nie objawiały te dzieci przed wybuchem epidemii. I to będzie ogromne kolejne wyzwanie dla nauczycieli, dla suwalskiej oświaty, ale nie tylko dla suwalskiej. I w związku z tym ten czy inny problem oczywiście też go analizuję i też na jednej szali układam, co ciągle mi gdzieś jeszcze przybywa do rozwiązania, co jeszcze, a z drugiej strony, no właśnie, co jeszcze dla mnie ważne, co ja chcę robić przez te kolejne lata. I stąd taka decyzja. Jak wskazała Ewa Sidorek, nigdy nie chciała być i nadal nie czuje się politykiem. Nie czuje się też ofiarą. Co będzie robić Ewa Sidorek po zakończeniu pracy w ratuszu? Zastanawiam się jeszcze, rozważam, a mam kilka propozycji, ale przede wszystkim wykorzystam urlop w końcu. Poza tym nadrobię zaległości lekturowe, bo chyba 3 stosy książek leżą przy moim łóżku. Rzeczywiście zajmę się rodziną, naprawdę już teraz. Posprzątam dom i potem przygotuję się do kolejnego etapu swojego życia. No i oczywiście spotkam się z przyjaciółmi, bo pracując w samorządzie, odpowiadając za kulturę, sport, oświatę, pomoc społeczną, wierzcie mi, mam tutaj dużo zaległości. Pani wiceprezydent nie wyklucza również powrotu do pracy w szkole.